W zespole szkół zawodowych i ogólnokształcących w Lubinie pojawiło się dziś 10 drużyn gotowych do rywalizacji w konkursie Magiczna Kielnia. Już po raz czwarty uczniowie szkół o kierunkach budowlanych spotykają się, by pokazać swoje umiejętności. Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem, dlatego do Lubina przyjechały reprezentacje nawet spoza województwa. Byli uczniowie z Zielonej Góry, Kluczborka, Nowej Rudy czy Legnicy, mówi wicedyrektorka szkoły Elżbieta Wzorek. Szkoły te chętnie korzystają z naszego zaproszenia i w tym roku uczestniczy w konkursie 8 szkół i 10 drużyn. Na podstawie testu do dalszych eliminacji dostaje się 5 drużyn. Dla uczniów konkurs był dobrą zabawą, ale też próbą, bo jest on organizowany na wzór egzaminu zawodowego. Nie wiemy, czego się mamy spodziewać. Domyślamy się. Miejmy nadzieję, że będzie to coś prostego, że nie będziemy mieli z tym żadnego problemu. Damy sobie radę. Trzymamy za siebie kciuki, każdy za każdego, nie? Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Do drugiego etapu przeszły drużyny z Lubina, Zielonej Góry, Świdnicy, Kluczborka i Głuszycy. Reprezentantów szkół wybierali zazwyczaj nauczyciele. Musieli zbudować drużynę, która ma wiedzę, ale też potrafi ją wykorzystać, bo uczestników czekało m.in. murowanie komina, tynkowanie i prezentacja swojej pracy przed komisją. Monika Gaczmarska, Radio Elka.